Pochwalony Jezus Chrystus, witam w kolejnej tygodniówce. Zostały już tylko dwie, czyli ta dzisiejsza tygodniówka i następna, ostatnia, kiedy będziemy mówili o stopniach miłości, czyli już takiego zjednoczenia się duszy z Panem Bogiem jeszcze w tym życiu, zanim człowiek przejdzie na drugą stronę. Czyli takie ubóstwienie człowieka. I to już będzie zakończenie tej serii. Jeżeli ktoś ma pomysł na następną, to proszę wysyłać na mój e-mail, który podany jest w opisie tego kanału. A dzisiaj Bezpieczna pośród ciemności, czyli co to znaczy, kiedy święty Jan mówi o tym, objaśnia w jaki sposób dusza, będąc w ciemności, idzie bezpieczna. Ponieważ chyba tego. Wiele osób najbardziej się boi stracić kontrolę nad swoim życiem czy nad swoim życiem duchowym. Jak się odnaleźć w tym wszystkim, ponieważ no, noc jest nocą, ciemną. I rzeczywiście, jeżeli człowiek nie ma wyrobionej w sobie takiego zaufania do Pana Boga, takiego sposobu powracania do niego, to może się przestraszyć i niestety no, za dużo tutaj nie osiągnie. Czyli rozdział 16. Przeskakujemy trochę i później będziemy już w rozdziale 19 za tydzień. Ciemność, o której tu mówi dusza, dotyczy, jak już mówiliśmy, pożądań i władz zmysłowych, wewnętrznych i duchowych. Wszystkie one bowiem zaciemniają się w tej nocy pod względem swego światła naturalnego, a to w tym celu, by wyzbywszy się tego światła naturalnego, otrzymały światło nadprzyrodzone. Wśród tej nocy te pożądania e, cielesne i duchowe zostają uśpione i umartwione. E, wszystko po to, żeby one się odnowiły. To jest ten proces umierania człowieka dla siebie, dla tych swoich żądz, które ma, które czasami wyrywają się z nam, nam spod kontroli, które powodują, że człowiek popełnia pewne grzechy, których nie chce popełniać. Albo którymi już po prostu sam jest znudzony, czasami ma ich dość w swoim życiu. Natomiast zmysły nie są umartwione na tyle, żeby człowiek potrafił im odmówić. Noc ciemna doprowadza człowieka do takiego stanu, kiedy dusza jest na tyle silna, że potrafi człowiek odmówić dla większego dobra. I tym największym dobrem, oczywiście, jest relacja z Panem Bogiem, która. No wbrew temu, co mówi świat, wbrew temu, co może nam się wydawać, daje człowiekowi wszystko i daje taką radość, którego nie może mu dać ani żaden człowiek, ani żadna przyjemność tego świata. No ale do tego też trzeba dojść i trzeba jakby to w pewien sposób poznać. Przyczyną tego wszystkiego jest jasna. Zazwyczaj bowiem dusza błądzi jedynie przez swoje pożądania upodobania, rozumowania przez poznanie i przez swoje odczucia. Wyzbywczy się zaś wszystkich swoich działań i dążeń zabezpiecza się tym samym od błędów. Czyli kiedy człowiek działa po swojemu i można tutaj przytoczyć na przykład życie osób skrajnie odrzucających Pana Boga, które czasami w pewnych etapach życia wygląda jakby, no fajne życie, Natomiast w pewnym momencie zawsze wprowadzają, wchodzą w to w te życie jakieś no, właśnie błędne decyzje, gdzie człowiek oczywiście no, podejmuje jakieś błędne decyzje w swoim życiu, ale jeżeli człowiek ma odnos odnoszenie się do Boga, ma taki mechanizm, gdzie wierzy, gdzie omadla sprawy, to rzeczywiście jest nadzieja, że czasem. Rzeczy, które wydają się beznadziejne, można jeszcze wyprowadzić na proste tory, z nadzieją, radością i tak dalej. Natomiast człowiek, który zrobił sobie z Pana Boga wroga, no, zostaje wtedy w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ nawet gdy trwoga, to już nie do Boga, No, bo jeżeli jesteśmy wrogami, to do wroga swojego się nie pójdzie chyba, że ma się wystarczająco pokory. Natomiast człowiek, który odrzuca często Boga, no wzrasta w pysze. Jest to właśnie taki, takie bardzo niebezpieczne miejsce dla człowieka, który nie jest uduchowiony, ponieważ w swojej pysze nie potrafi zwrócić się do tego jedynego, który może mu pomóc w tym wypadku Pana Boga. Dlatego noc ciemna powoduje to, że człowiek oddaje jakby te pożądania, upodobania swoje i swoje rozumowania, czyli tą swoją kontrolę nad wszystkim, to myślenie takie bardzo ludzkie, i zabezpiecza się wtedy od wielkich błędów, ponieważ nasze zmysły są ślepe. One są bardzo mocne czasami, natomiast nie widzą całej prawdy życia. Gdy zostaną one zgaszone, jej odczucia i działania duszy, ani świat, ani szatan nie znajduje już środka, za pomocą którego mógłby z nią walczyć. I to jest bardzo ważne, kiedy człowiek rzeczywiście w tej sferze Zmysłowej, doprowadza się do pewnej kontroli, współpracuje z łaską Bożą, to i szatan nie ma za bardzo dojścia do niego. Będzie próbował, oczywiście, jakąś tam pychę duchową i tak dalej, natomiast nie ma dojścia. Te wszystkie jego władze, telewizja, internet, które oddziałują na nasze zmysły. Już nie działają na, na takiego człowieka. Taki człowiek podejmuje czasem decyzję tego, żeby pozbyć się pewnych rzeczy, które mogą go rozpraszać. My czasami myślimy, że coś posiadamy, na przykład posiadam telewizor czy posiadam telefon, ale ktoś kiedyś powiedział, że to nie my posiadamy te rzeczy, tylko one posiadają nas. I rzeczywiście, jeżeli człowiek nie ma telewizora w domu, to zmuszony jest, żeby szukać innych sposobów spędzania czasu. Czy to będzie książka, czy to będzie spacer, czy to będzie aktywny tryb życia. Natomiast, jeżeli już ma i wszystkie kanały na kablówce, to one go posiądą w końcu. Zamiast czytać, chodzić gdzieś, to siądzie przed telewizorem, jeden serial za serialem. I wtedy człowiek staje się właśnie niewolnikiem. Zmysły które mają podczas nocy ciemnej być oczyszczone, czyli poddane całkowicie władzy Pana Boga, przywrócone do swojej pierwotnej niewinności, jak to było zanim człowiek upadł grzechem pierworodnym. Kiedy one są uśpione i oczyszczone, rzeczywiście świat i szatan mają bardzo małe pole do popisu, jeżeli chodzi o pokusy. Stąd więc im dusza bardziej jest pogrążona w ciemnościach i bardziej też opróżniona ze swoich działań naturalnych, tym idzie bezpieczniej. Zatem mówi prorok, że zguba duszy przychodzi na nią od niej samej, czyli z jej działań oraz pożądań i tylko Bóg może jej pomóc. Czytamy w księdze Ozeasza 13, ponieważ Bóg daje te niebiańskie, Perspektywa wieczności, inspiracje, które powodują, że człowiek inaczej patrzy na świat i inaczej też waloryzuje to, z czym się na co dzień spotyka. Co czasem człowiek, który nie ma żadnej relacji z Panem Bogiem, staje się bardzo szybko niewolnikiem czegoś, bez uświadomienia sobie tego, że jest niewolnikiem. Natomiast człowiek, który ma perspektywę duchową, kiedy zaczyna zauważyć, że rzeczy materialne zaczynają go posiadać, Uświadamia sobie to i zaczyna no, jakiś etap, zaczyna jakąś drogę powrotu do swojej wolności, bo tu chodzi o wolność człowieka. Te władze naturalne, jak już mówiliśmy to wielokrotnie, nie mają odpowiedniej czystości, siły, ani zdolności do przejęcia i smakowania rzeczy nadprzyrodzonych. Potrzeba więc, aby tutaj zostały zaciemnione także w materii tych rzeczy boskich. Osłabione i unicestwione w działaniu naturalnym, wyzbywają się niskiego i ludzkiego sposobu przyjmowania i odczuwania rzeczy boskich. Czyli człowiek nie stawia tutaj już granicy łasce Bożej czy odczuwania Pana Boga, ale Pan Bóg ma jakby bezpośrednie dojście do człowieka. Jasną jest rzeczą, że z wszystkich tych rzeczy duchowych nie może odczuć duchowo i po Bożemu, lecz jedynie po ludzku. Jakub mówi w liście, nie udzieli ich woli im pojęciu ludzkiemu z góry nie pomoże tu żadne ćwiczenie swoich władzy i upodobań może to się tylko stać za przyczyną pana boga kolejną przyczyną dla której jest tutaj bezpiecznie w tej nocy ciemnej która wydaje się niebezpieczna dla której dusza idąc w ciemnościach nie tylko idzie bezpieczna, ale także zyskuje i postępuje, jest to, że jak zwykle, kiedy dusza otrzymuje zmianę na lepsze i postęp, dzieje się to drogą, jakiej się najmniej spodziewa. Czuje bowiem, że traci to, co przedtem znalazła, i odczuwa, a idzie tam, gdzie sama nie wie i nie odczuwa. Co to znaczy? No, oczywiście, jako iż Bóg jest nieskończony i ma nieskończoną liczbę możliwości, i każdy człowiek jest zupełnie inny, wiemy to przez DNA i linie papilarne, które nigdy w historii ludzkości się nie powtórzyły. Dlatego też Pan Bóg ma też to wielkie pole do popisu i pokazuje to przez to swoją boskość, że nie jest ograniczony poprzez nasze wybory w ogóle. Jego wola się stanie. Że jest oryginalny i zawsze nas zaskoczy. Dlatego człowiek, który oddaje się Bogu na modlitwie, smakuje właśnie tego, że Pan Bóg objawia mu się w sposób, jaki człowiek nie wyobrażał sobie. Ponieważ gdyby było tak, że człowiek wie doskonale, co się będzie działo, to no jaka byłaby różnica między człowiekiem a Bogiem? Natomiast człowiek Bóg pokazuje nam bardzo często, jak bardzo. My jesteśmy jeszcze ograniczoni, a jak bardzo on jest już nieograniczony. Jest jeszcze kolejna przyczyna, dla której dusza wśród tych mroków jest bezpieczna mianowicie ta, że tutaj dusza cierpi. I droga cierpienia jest bowiem o wiele bezpieczniejsza i korzystniejsza niż droga radości i działania. O tym też mówili święci, mówiły, mówili mistycy: święta Teresa Zawila, święta Faustyna oczywiście. Każdy święty o tej drodze cierpienia, które człowiek, każdy będzie musiał się z tym zmierzyć, i na swój sposób będzie musiał sobie odpowiedzieć, co znaczy cierpienie w jego życiu. I czy potrafi to cierpienie wznieść na poziom duchowy i złączyć to cierpienie z Panem Jezusem cierpiącym na krzyżu, aby dopełniało się oczyszczenie ludzkości, aby dopełniało się to dzieło Boże, który poprzez cierpienie zbawił świat. Dlatego, jeżeli człowiek widzi, że w pewien sposób cierpi w tym życiu, natomiast są dobre tego owoce, ponieważ wzrasta w cierpliwości, w miłości bliźniego, myśli więcej o niebie niż o tej ziemi, to rzeczywiście powinien Bogu dziękować, że może się z Nim, cierpiącym na krzyżu, w taki sposób złączyć. Jedna rzecz, której nigdy nie powinniśmy robić, to użalanie się nad sobą. Człowiek użalający się nad sobą okazuje brak wiary, nadziei, miłości do samego siebie, ale też w pewien sposób do Boga, który jest Bogiem miłosiernym i w swojej opatrzności czasem dopuszcza takie czy inne cierpienie, ponieważ wie, że z tego cierpienia może wyjść coś zupełnie lepszego, człowiek może wzrastać. Natomiast użalanie się nad sobą, porównywanie się z innymi, no, powoduje, że człowiek gorzknieje, traci bardzo dużo energii i rzeczywiście nie ma sposobu na wzrastanie duchowe. Najważniejszą jednak przyczyną, dla której dusza wśród tych ciemności jest bezpieczna, leży w samym świetle czyli w tej ciemnej mądrości. Światło to jak pochłania i wciąga w siebie duszę wśród tej ciemnej nocy, kontemplacji, i stawia ją tak blisko Boga, że tym samym oswabadza ją i uwalnia ze wszystkiego, co nie jest Bogiem. Czyli to światło oślepiające, które powoduje, że człowiek, kiedy patrzy w nie, wydaje mu się, że jest w ciemności, i w tej ciemności nie zauważa, że stoi już bardzo blisko Boga. Coś jak Adam przed upadkiem pierwszym. I tutaj właśnie. Takie uświadomienie sobie tego, że człowiek czasami ociera się u Pana Boga w swoim życiu, myśląc, że jest od niego bardzo daleko. My nigdy od Pana Boga nie jesteśmy daleko, chyba że świadomie popełniamy grzech ciężki albo zwalczymy z Kościołem, z Panem Bogiem, i tak dalej, co jest bardzo modne niestety w Polsce w pewien sposób. To wytykanie cały czas kapłanom, kościołowi i tak dalej, tak jak ktoś by się spodziewał, że jakaś instytucja bosko-ludzka będzie kiedykolwiek idealna, i człowiek przez to niestety zamyka się na wiele łask, które mógłby otrzymać, poprzez samo skupienie się po prostu na Eucharystii, pójście do kościoła nie dla kogoś, tylko dla siebie i dla swojej relacji z Bogiem. Jaki kapłan odprawia, co on ma za uszami, czy nie ma, czy jest święty, czy nieświęty. Pan Bóg zabezpieczył to, że Eucharystia będzie święta. Natomiast to, co kapłan robi, to on będzie przed Bogiem musiał za to wszystko odpowiedzieć. Nie ma co tutaj się za bardzo w to wdrażać, ponieważ jeżeli człowiek się za bardzo w to wdroży, to sam sobie zamknie drogę do Eucharystii, a zamiast korzystać z tego, co jest mu dane, bo skupia się na czynach innych, no, to nie jest droga chrześcijaństwa. Są od tego odpowiednie władze, są ludzie odpowiedzialni, niech oni się tym zajmują, odpowiadają, przed kim mają odpowiadać. Natomiast każdy człowiek, katolik, szczególnie w katolickiej Polsce, powinien pójść do kościoła dla Eucharystii, gdyby miał wiarę w Eucharystię. I dla łaski, i dla zbawienia, które jest mu przez obiecane, przez spowiedź, Eucharystię, życie sakramentalne. Skupianie się na jakimś człowieku i zamykanie sobie drogi jest wielkim, wielkim oznaką, po pierwsze, pychy tych, którzy to robią, a po drugie, no, niezrozumienia całkowicie tego, co Pan Jezus próbował nam zostawić, niezrozumienie Kościoła i Jego misji. Niestety, takie czasy. Wszystkie te właściwości, które są dla bezpieczeństwa i straży duszy, sprawia w niej ta ciemna kontemplacja, gdyż ona najbliższa jest Bogu. Dlatego właśnie mówi Dawid w psalmie 17, że Bóg uczynił ciemność swoją kryjówką i okryciem. Jego namiotem jest ciemna woda w obłokach niebieskich. Ta ciemna woda w obokach niebieskich to nic innego tylko ciemna kontemplacja i mądrość Boża w duszy. Często już to mówiłem, inni święci, o których wspominałem, też to mówili o tym, że to co piękne, najpiękniejsze w życiu mistycznym świętość często lubi się ukrywać, nie lubi uwagi świata. Pisała o tym święta Tereska z Lizie, która mówiła o tym, jak ona to właśnie jest tym ukryciu, w tym małym zakonie, niedaleko swojego domu, w którym żyła i umarła. I jak chciałaby się ukryć jako hostia w tabernakulum, tylko dla pana Jezusa, i cały świat nie musiałby o niej wiedzieć. I to jest niesamowite, że pan Bóg właśnie mówi o tym, że ta ciemna kontemplacja jest jakby ukryciem się pana Boga, to jest kryjówką i ukryciem się Jego. I odkrywa go tylko ten, który potrafi wejść w tą ciemną noc, czy jak on tutaj mówi, ciemną wodę obłoków niebieskich. W tej nocy dusza jest dobrze ukryta i chroniona, w ciemnej wodzie, będąc blisko Boga. Jak Bogu samemu służy ta woda, jakby za namiot i mieszkanie, tak również i dla duszy jest ona doskonałym schronieniem i bezpieczeństwem. Do tego stanu odnoszą się słowa, które mówi Dawid w innym psalmie, psalm 30, osłaniasz ich zasłoną oblicza Twego, od niepokojów ludzkich ukrywasz ich w namiocie Twoim od przeciwieństwa języków, osłaniając ich w obliczu od niepokojów ludzkich. Chyba każdy chciałby żyć w takim stanie, kiedy te niepokoje ludzkie innych ludzi za bardzo na niego nie wpływają. One są gdzieś tam w świadomości, ale nie potrafiam zakłócić mu pokoju. Wystarczy na dzisiaj, w następnym filmiku już przejdziemy do rozdziału 19, przedstawienie pierwszych pięciu stopni schodów miłości i potem już zakończymy tę serię. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Święty Ani od Krzyża, módl się za nami, Matko Boska, Częstochowska, módl się za nami. Szczęść Boże.